Witamy bardzo serdecznie kibiców Krakowi, prosto z Zakopanego. Jesteśmy po kolejnym bardzo ciężkim dniu przygotowań do sezonu. Za 2 tygodnie startujemy, więc miejmy nadzieję, że ten obóz szybko się skończy, już wrócimy do Krakowa i łącznie z naszymi kibicami będziemy się przygotowywać do najbliższego sezonu. Witaj, Piotrze. Dzień dobry. Piotrze, jak mija Ci czas na obozie? Bardzo szybko. Stajemy 7.30, później śniadanie, pierwszy trening o 10.30, o 13.00 obiad, chwila drzemki, o 16.00 drugi trening, po południu jeszcze czas trochę dla siebie i odnowa biologiczna. I w sumie kończymy kolacją, idziemy spać. Piotrze, a opowiedz nam jeszcze, jak to jest przygotować się w mistrzowskim otoczeniu. Atmosfera mistrzowska w Centralnym Ośrodku Sportu razem z mistrzami, skoczkami, mistrzami olimpijskimi, jak to jest? Tak, przede wszystkim klimat sprzyja tutaj przygotowaniu. Mamy do dyspozycji dobre boisko, siłownie i otaczają nas przede wszystkim gwiazdy sportu jak Tomek Majewski czy skoczkowie narciarscy. Więc na pewno ta atmosfera, która tutaj panuje, jest jakaś budująca i tworzy taki mikroklimat, bym powiedział.